it's right, the attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Tak jest. Rozwiązaniem zagadki była Kostaryka. Najbardziej zielony kraj na świecie i chyba najbardziej pokojowy kraj na świecie, dlatego że od bardzo dawna nie ma tam sił zbrojnych. Takich sił, które czekają na wypadek, gdyby trzeba było ruszyć na wojnę. Ale jeżeli państwo ma armię, no to zawsze znajdzie się powód, żeby gdzieś wysłać tę armię na wojnę z bronią i zawsze ktoś wtedy zginie. A moim zdaniem nigdy nie ma dobrego powodu do tego, żeby walczyć i zabijać. I myślę tak z bardzo prostego powodu, dlatego że im więcej agresji jest z jednej strony, tym większą przemocą zwykle odpowie druga strona. I wtedy to jest konflikt, który właściwie nie ma końca. I zobaczcie, że właśnie tak wyglądają wojny na świecie. Jest coraz więcej przemocy, która się nie kończy. I dlatego właśnie, gdybym ja była prezydentem Polski, to zrobiłabym to samo, co zrobił prezydent Kostaryki. I on to zrobił już w 1948 roku. Bo po wojnie ten prezydent uznał, że to właściwie nie ma sensu. Żadna wojna nie ma sensu. A wojny toczą się tak długo, jak ktoś stoi gotowy do walki z bronią w ręku, tak? Więc postanowił rozwiązać armię i nawet w konstytucji Kostaryki jest zapis, że tam po prostu nie ma wojska i nie będzie wojska. A te pieniądze, które poszłyby na utrzymanie armii i na kupowanie broni, są przeznaczane na wewnętrzne bezpieczeństwo, na rozwój kultury i edukacji. I bardzo mi się podoba takie rozwiązanie. Radio Z. Świat według blondynki. Zaprasza Beata Pawlikowska.